Pozdrawiam wszystkich Waldek kanał Photomix. W dzisiejszym tutorialu pokażę Wam bardzo prostą metodę na wyrównanie kolorystyki, w tym wypadku twarzy na portrecie. Zobaczycie, jak w prosty, naprawdę genialnie prosty sposób można to zrobić za pomocą tylko i wyłącznie jednej warstwy. Zedytujemy tą warstwę i właściwie będzie to koniec naszej. Pracy. Naprawdę efektowny, szybki i skuteczny sposób na kolory twarzy. Na właściwie możecie to dostosować do wszystkiego innego, ale jednak tutaj to bardzo dobrze się sprawdza. Pokażę Wam krok po kroku, jak to zrobić w Photoshopie, oczywiście. Jeżeli jest tu ktoś pierwszy raz, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jest już. Bardzo dużo tych filmów, już pewnie ponad 350, w tym większość dotyczy edycji zdjęć, zmiany kolorystyki, czyli głównie Photoshop, Lightroom, zdarzały się wcześniej i jeszcze będą się zdarzały filmy z Premiere Pro i After Effecta. Dlatego zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do wciśnięcia dzwoneczka, aby być powiadamianym o wszystkich moich filmach. Nie przedłużając zatem, yy, zapraszam do Photoshopa i zobaczcie, jak to genialnie, szybko zrobić na swoim zdjęciu. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Pierwszym, a jednocześnie ostatnim krokiem, który będziemy wykonywali, tworząc jakiekolwiek Warstwy, będzie przejście właśnie do warstw wypełnienia. I pewnie wiele osób z moich oglądających by myślało, że teraz sobie wrzucimy mapę gradientu i wyrównamy w pewnym stopniu tą kolorystykę twarzy, ale jednak przejdziemy do Hue Saturation, czyli barwa nasycenie. Jak widzicie, otworzyło nam tutaj się okno z wartościami i z możliwościami edycyjnymi tego narzędzia, i jeśli zjedziecie tutaj na ten drugi rozwijany rozwijane menu, zobaczycie, że możemy wybrać sobie różne kolory. Oczywiście, nasza twarz, jak widać, to jest odcienie właściwie odcienie. Więcej kolorów żółtych i czerwonych, czyli możemy stąd sobie wybrać czerwony lub żółty. Ale jeśli, tak jak na przykład tutaj, nie jesteśmy pewni, czy jest większa przewaga żółtego, czy większa przewaga czerwonego, to wybier wybierzemy tutaj ten kolor główny, czyli master w tym przypadku, i zobaczcie, klikniemy na tą ikonkę tego palca wskazującego. Jeżeli na nią klikniemy, to zobaczycie, że najeżdżając na nasze zdjęcie. Kursor zmieni się w pipetę, i teraz szukamy najbardziej średnich tonów, jeżeli chodzi o odcień skóry. Nie wybieramy, tak jak tutaj widzicie tego, tej części, która jest najjaśniejsza, ani tutaj, gdzie jest najciemniejsza, tylko próbujemy wybrać takie pośrednie, na przykład tak jak tutaj widzimy lekko lekko tak. Niedoświetlone i przyciemniony kawałek nosa. Tutaj sobie na przykład kliknę, i od razu co jest widoczne? Jeżeli kliknąłem, to zobaczcie na dole, na tym podwójnym pasku, pojawił się zakres kolorów, w jaki kliknąłem, i oczywiście tutaj zobaczcie, zmieniło to się od razu na kolor czerwony. I teraz saturację dajemy na 100%, i zauważycie, że zabarwiło nam praktycznie wszystko. Tutaj weszło na paznokcie, na usta, częściowo na białka, tutaj włosy, biżuteria, prawda? Ten, ten wisior taki z biżuterii. Wszystko jest zabarwione. I teraz musimy zrobić to tak, żeby. Wyciągnąć z tego tylko kolor skóry, właściwie kolor skóry, kontur skóry. Dzięki temu, że daliśmy właśnie saturację na maksa, będziemy mogli wszystko widzieć w podglądzie. Jak to zrobić? Do tego będzie nam służył właśnie ten tutaj suwak, który oprócz tego, że możemy przesuwać cały w lewo i w prawo, zmieniając całkowicie zakres, w którym działamy z naszą kolorystyką, to jeszcze możemy, jak widzicie, tutaj rozszerzać i zwężać ten właśnie zakres tych, tego naszego koloru, na który ma działać nasza opcja barwa nasycenie. I teraz możemy przenieść to, jak widzicie, przenosząc w prawą stronę. Odznaczają nam się usta i to jest w dobrym kierunku. Idziemy tak samo paznokcie i tak też będziemy czynili. Na pewno w pewnym stopniu stracimy ten kolor tutaj, jak widzicie, w tych cieniach, ale to nie martwcie się tym w cieniach i tak byśmy tego koloru nie uzyskali ani nie zmienili, bo tam po prostu jest to o wiele. Ten kolor mniej nasycony. Także interesują nas poprawne ustawienia oświetlenia. I tak możemy położenie tego suwaka zostawić, ale, tak jak powiedziałem, możemy to jeszcze dopracować tymi suwaczkami pobocznymi, gdzie, jak widzicie, tutaj wyeliminowałem całkowicie prawie tu te zabarwienia na ustach. I teraz z drugiej strony, tym suwaczkiem możemy jeszcze trochę to podciągnąć. Jeszcze tutaj jednak zmienimy, damy więcej. Jak widzicie, w tej chwili mamy odznaczone w pewnym stopniu i oczy, i usta, i te elementy, które nie chcemy, żeby były jakkolwiek zabarwione. I teraz klikamy dwukrotnie. Tutaj na saturację przechodzimy na zero, i w tym wypadku możemy sobie, zobaczcie, ładnie, delikatnie przeciągając, zmieniać zabarwienie i wyrównywać ten cały kolor na całej twarzy naszej modelki. Oprócz tego, oczywiście, możemy także zmniejszać tutaj światła, zmieniając całkowicie. Wygląd i odbiór tego naszego portretu, lub nawet jeżeli jakieś mamy obce zabarwienia, to jak widzicie, tutaj możemy przejść w różnego rodzaju kolory, które chcemy albo nie chcemy, żeby były na naszej twarzy. Ja tutaj to przesadzam dosyć mocno, żebyście to mogli zobaczyć, ponieważ, jak już wielokrotnie wspominam, YouTube. Podczas wczytywania i przetwarzania tych filmów, bardzo mocno nieraz zmienia jakość tych, tych wszystkich kolorystycznych niuansów, jeżeli chodzi właśnie o, o takie szkolenia. Dlatego pokazuje to w troszeczkę takim mocnym i bardziej ekspresyjnym. Wydaniu oczywiście, jeżeli byśmy to chcieli zrobić u siebie, to troszeczkę zmniejszamy, żeby to nie było aż takie y, rzucające się w oczy. I tak wyglądało przed, tak wygląda po. I to bez znaczenia, że jest to zdjęcie już wyretuszowane, chodzi właśnie o kolorystykę samej twarzy, I tu bez znaczenia, czy ono przeszło wcześniej retusz, czy nie. Oczywiście, jeżeli za mocny jest ten efekt. To możemy przejść do krycia i także tym kryciem zmniejszyć samą moc i działanie tego naszego całego efektu. Oczywiście tutaj 100%, tak jak powiedziałem, zostawiam i zobaczcie, ładnie zmieniliśmy odcień całej skóry, właśnie działając tylko i wyłącznie na warstwie barwa. NASYCENIE. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że tą krótką, taką wrzutką i tym krótkim filmem, krótką poradą, naprawdę pomogłem Wam w zmianach kolorystycznych, w różnych problemach, jakie macie ze skórą, z czymkolwiek, co trzeba wyrównać tonowo. I jak widzicie, barwa nasycenie, kliknięcie, lekka edycja. I wszystko mamy gotowe. Dziękuję zatem za obejrzenie, oczywiście komentarze mile widziane. Zachęcam do pisania i zapraszam na kolejny film w kolejny poniedziałek. Cześć!